I ręka druga. I teraz na zmianę, żebyś cały czas się trzymała jedną ręką. Zgadzają się. I teraz noga na dół. Jeszcze, jeszcze. O. Dobry, witamy w kolejnym vlogu, w piękny słoneczny dzień. Znajdujemy się teraz blisko miejscowości Anasira i dzisiaj będziemy wyruszać na pierwszy nasz szlak w tym roku. Ponieważ troszeczkę czasu nam zajęła budowa samochodu, dlatego to jest pierwszy szlak. Znajdujemy się na terenie geoparku, a dzisiaj wyruszamy na szczyt. Wejdziemy na szczyt, a później będziemy schodzić troszeczkę do morza. To jest taki punkt widokowy Brufjeldhallane. I tam jest około 3 godzin marszu. Długość tego szlaku to jest 5,5 km. Najwyższy punkt to jest 200 lub 300 metrów, już nie pamiętam, ale nie są to wysokie góry, ale bardzo fajne miejsce. Także zostańcie z nami i dreptamy do góry. Na samym początku, kiedy zaczęliśmy wchodzić, szlak czerwony, który prowadzi w to miejsce, jest zamknięty, ponieważ są bardzo śliskie skały. Musimy iść szlakiem niebieskim, bo czerwony jest zamknięty. Na razie jest bardzo ślisko, ponieważ wczoraj padał cały dzień padało wczoraj, dlatego dzisiaj jest ślisko, ale na razie szlak jest bardzo łatwy. Idziemy. No właśnie, to jest najlepsze, co ja lubię. Dobra, idziemy na dół. Bez sensu. Mamy iść w góry, a idziemy w dół. Oj kurczę, pełno konarów. Trzeba uważać. Już się skończyły śmieszne gadki na szlaku. Teraz przed nami łańcuchy. Właśnie spotkaliśmy jednego pana, który wracał stamtąd i powiedział, że jest bardzo ekstrem. Aga już się wystraszyła.
sumie ja też się boję. Bo jak powiedział, że ekstrema, gościu był naprawdę, widać, że wyżyłowany. To nie jedna górka jego. Ten drep, widać, że drepta po górach. A my pierwszy szlak w tym roku. Zobaczymy, czy ja dam radę w sumie, bo nie czuję się zbyt dobrze, jak chodzę po takich wysokich kamieniach. Jeszcze nie jestem przyzwyczajony po prostu. No ale nic. Od czegoś trzeba zacząć. Że od razu od extreme. No trudno. Później może będzie tylko z górki. Dobra, teraz przed nami extreme odcinek. Jedyny problem. Jedyny problem, jaki jest, to nie mamy rękawiczek. To jest raz, a druga sprawa, lina jest cała stalowa. I tu może być ciężko utrzymać ją, ale no nic, musimy powoli próbować zejść na dół. Nie, nie jest żelaga, wiesz? Zobacz. Ale rękawiczki by się przydały. Zajebiście. No, teraz tu, gdzie jest ten występ? O Boże. No tutaj, nie? Tutaj musisz dać nogę. Tu w tym miejscu. Ożeż ty w mordę. Powiem ci, że przydałby się tutaj kask. No zobacz, co jest nad nami. No śmiało. No noga następna. Aga, no poczekaj, nie ta. Ta co wyżej masz, tamtą nogę. Tu na dół. Tu na dół. I tam, gdzie masz nogę, złap się ręką. Mamy to. Dotarliśmy na miejsce. Było bardzo extreme. Co prawda pierwszy nasz szlak, ale naprawdę full extreme. Od takiego, razu czarny. Takiego szlaku żeśmy jeszcze nie zaliczyli ani w tamtym roku, ani dwa lata temu. Chyba a zaczęliśmy... lepiej jest na galopigen wejść. Albo, oj, zdecydowanie. Takich wejść nie było. I też żeśmy spotkali taką parę z Niemiec, która też właśnie zaczyna sezon w sumie, taki łażenia po górach, i to też jest ich pierwszy szlak. A cóż, dziura jak dziura. Natomiast mi zabiera przyjemność całą to, że muszę pomyśleć, że jeszcze muszę wrócić. Nie wiem, jak ja tego dokonam. Ja najbardziej się bałem, żeby nie spadła żadna skała z góry, bo naprawdę nad nami były takie urwiska, że w każdej chwili może mogło coś spać, po prostu tego się bałem najbardziej. Słuchajcie, tak wygląda skała, w sumie dziurka, mała małżowinka, można powiedzieć. Myśleliśmy, no, że dla to... mnie wygląda jak... no. Myśleliśmy, że to coś większego jest, no ale bardzo malutka. Na zdjęciach wygląda na dużo, ale tak naprawdę jest bardzo mała. No i mamy teraz, o tej godzinie jest 10, trochę jeszcze złe światło. Już nie będziemy czekać, ale tak naprawdę jeszcze tego słońca tutaj nie ma, więc ono nie oświetla tej dziury. Więc jak wam zależy na takich dobrych zdjęciach i dobrym naświetleniu, tak, to fajnie, żeby tak w granicach 12, 1, nie? Może i nawet później. Nawet i później, tak, przyjść. Także tutaj dla tych, którzy oczywiście chcą zrobić instagramowe zdjęcie. No i dobra, to co? Będziemy teraz wracać. Jeszcze coś zjemy, Boże, napijemy się water i lecimy z powrotem. Trzymajcie kciuki, nie wiem jak ja to...
Słuchajcie, tu gdzie startowaliśmy, już jesteśmy na miejscu, wróciliśmy. No co, Brufjeld, Halen, zaliczone. Najbardziej ekstremalny szlak w tym roku. I w ogóle chyba. Jak na razie. Nie, ale poprzednie jakieś góry nam nie przynajmniej nie zrobiły takiego wrażenia. No tak. Słuchajcie, jeśli będziecie tutaj przyjeżdżać, to na pewno rękawiczki obowiązkowo, ponieważ skały są bardzo ostre. I co? Nam to zajęło 4 godziny. Tak naprawdę wejście do punktu i powrót to jest jakieś 10 km. Tutaj informacja była, że szlak generalnie jest w 3 godziny, ale to jest chyba nie do zrobienia, bynajmniej dla nas. Jak robiliśmy zdjęcie, jeszcze tam posiedzieliśmy chwilkę i tak dalej. Także słuchajcie, no tutaj kończymy. Jedziemy w następną miejscówkę. Zabieramy Was z nami. Także lecimy dalej i nie ma spania. Teraz zobaczymy, co robi Magdalenka. O! A kto tu śpi? Dzień dobry! Jak ładnie. Pięknie wyglądają te domki. W środku jak się wchodzi, to czuć ducha czasu. A domki się znajdują skałą w takiej szczelinie. 60 metrów wysoka i 10 metrów głęboka. Podejrzewam, że taki był zamysł budowy tych domów właśnie w tej szczelinie, żeby ta góra chroniła domy przed właśnie warunkami atmosferycznymi. Ale jest naprawdę super. Świetnie. Że tutaj żyli ludzie, tak się czuje tego ducha, nie? Niesamowite. Ekstra, jest naprawdę. No. Bardzo fajna okolica. Generalnie znajdujemy się w geoparku i tutaj są takie masywy skalne. Pięknie to wygląda. Taki księżycowy krajobraz jest, nie? Wszędzie. No, naprawdę magicznie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Since we were young, chased by the sun, feeling the tide rise. Your blood is my blood, your skin is my skin, sister, my half, my twin. Sometimes I wanna go back. Just wanted you to know that. Witamy w nowej miejscówce, tak, dojechaliśmy kawałek, jakieś 30 km od Helleren i dzisiaj podążamy w bardzo ciekawe miejsce. Idziemy oglądać przyrodzenie trolla. I wprawdzie jeszcze mi mięśnie nie ostygły po ostatniej spinaczce, mam takie zarąbiste zakwasy, że ledwo idę. To nic, trzeba rozgrzać się w górach. Właśnie, odcinek nie jest długi, zaledwie 2 km 300 metrów. Według
według tutaj informacji jest to spacer godzinny, ale podejrzewam, że w naszym przypadku będzie troszeczkę dłużej. Także trzymajcie kciuki, lecimy do góry. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. Już jesteśmy blisko. Przed nami małe jeziorko i już tam widać czubeczek. Zobaczymy, czy jest taki duży jak na zdjęciach. 1391. Pięknie się ustawił. Ja pitole. Jest! Jest! Mamy czubeczek! Widać pęknięcie po całości. Okej. Trollpigena stworzyły siły natury i lodowce. Pewnego razu wędrowiec odkrył skałę i nazwał ją penisem trolla. I tak skalny kikut stał się sławny. Niestety w 2017 roku jacyś wandale ucięli przyrodzenie. Mieszkańcy, nie mogąc pogodzić się ze stratą, przykleili trollowi pikena do skał. I tak sterczy dumnie do dziś, przynosząc radość odwiedzającym. Trollpiken zaliczony. Nigdy nie widziałam, żeby się tak cieszył, siedząc na pewnej części ciała. Słuchajcie, ale nogi mnie bolą. Bardzo szeroko musiałem rozstawić nogi. To było troszeczkę nienaturalne. Dlatego ja ale... nie wchodziłam. Trafiliśmy, fajne okienko, teraz zaczyna padać, a my już się zbieramy do samochodu.